bez określania daty. Pismo Święte mówi, że będzie wiele znaków poprzedzających chwalebny, widzialny powrót Pana Jezusa na ziemię. Niemniej jednak Chrystus uroczyście ostrzega nas, abyśmy nie ustalali dat Jego przyjścia, ponieważ nikt nie może znać dnia ani godziny, jak mówi nam Ewangelia według Mateusza, rozdział 24, werset 36. Jednakże w Biblii nie ma żadnych znaków związanych z chrztem Kościoła jako takim. Także, jeśli chodzi o przyszłe wydarzenia, nie ma żadnych znaków związanych z pochwyceniem Kościoła, zabraniem Kościoła do nieba jako takim. Więc tym bardziej byłoby głupotą ustalanie daty tego wydarzenia, jakim jest zabranie Kościoła, zabranie chrześcijan z ziemi do nieba, pochwycenie Kościoła. Nadzieja chrześcijanina nie zależy od żadnego wydarzenia na świecie. Pan Jezus może przyjść w każdej chwili, abyśmy mogli być z Nim na zawsze. Rzeczywiście On przyjdzie dla nas, abyśmy mogli być objawieni z Nim podczas Jego chwalebnego powrotu. To powiedziawszy, nie ma wątpliwości, że te rzeczy związane z przyjściem Chrystusa już rzucają cień na świat. Wiele znaków przyjścia Pana, jeśli jeszcze nie ma miejsca, to z pewnością pojawia się na horyzoncie. Wydarzenia, które obecnie rozgrywają się w naszym świecie, z całą pewnością przygotowują scenę dla wypełnienia się proroctw o czasach ostatecznych. Większość rodzin lubi układać puzzle i są pewne sytuacje, które są wspólne dla wszystkich, którzy angażują się w tę radosną rekreację. Na przykład zawsze jest ten dziwny element, który wydaje się nie pasować do żadnego miejsca. Członkowie rodziny zaczynają się zastanawiać, czy pracownicy fabryki puzzli nie wrzucili tego elementu dla żartu. A potem zawsze jest to puste miejsce, które nie sądzisz, że kiedykolwiek zostanie wypełnione. I następuje dyskusja na temat brakującego elementu. Na przykład wnuki musiały z nim odejść, co zdarza się w naszym właśnie przypadku. Ale w pewnym momencie dziwny element znajduje swoje miejsce, znajduje swój dom i ta pusta przestrzeń zostaje wypełniona przeprosinami dla wnuków. Była tam cały czas. Gdy układanka zbliża się do końca, elementy wydają się szybciej układać na swoje miejsce. Jest mniej zgadywania. Czyż rodzinna układanka nie jest podobna do naszego właśnie dzisiejszego świata? Brakujące kawałki już się pojawiają, a wszystko układa się w całość w coraz szybszym tempie. Strzeżmy się jednak wyznaczania dat powrotu Pana. Skłonność niektórych chrześcijan do robienia tego przyniosła niestety wiele problemów, wyrzutów i ośmieszenia prawdy o powrocie Chrystusa. Na koniec należy jeszcze raz podkreślić, że proroctwa dotyczące powtórnego przyjścia Chrystusa, takie jak te z Księgi Zachariasza 14, powinny być rozumiane jako mające dosłowne wypełnienie. Dosłowne wypełnienie. Istnieje system teologiczny, który ma duży wpływ na chrześcijan, nauczający, że proroctwa te należy rozumieć w sposób przenośny, duchowy. Uduchawiają oni te proroctwa, na przykład proroctwo Zachariasza 14 nie przedstawia ich zdaniem Chrystusa dosłownie stojącego na Górze Oliwnej, ale ich zdaniem symbol Jego obecnego panowania z nieba. Jeśli jednak proroctwa dotyczące pierwszego przyjścia Chrystusa wypełniły się dosłownie, a każdy prawdziwy chrześcijanin uznaje, że tak się stało, to jaki mają autorytet, by zaprzeczać dosłownemu wypełnieniu się Jego drugiego przyjścia? Istnieje ponad 100 proroctw
proroctw odnoszących się do pierwszego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, a ponad 200 jeszcze się nie wypełniło w odniesieniu do jego drugiego przyjścia. Jahwe, Jezus rzeczywiście ponownie stanie na Górze Oliwnej.